Zegar na dzwonnicy głosi nowy świt. Ratusz szle katedrze metalowy błysk. Takie wieże trują w wydzierane mgły. Bliski rynek śpiewa nutą dawnych. Choreografia była tutaj opracowana. Tak, tak. Ćwiczyliśmy. Na bardzo ciężko. Właśnie, to scenie, tak. Kolega jest bardzo skromny. Po prostu czysta improwizacja, bo to miała być zabawa. Jeżeli się udało za pierwszym strzałem zbawić się, śpiewając ten kawałek i grając, a przy okazji przekonać do tego, że to jest szczere publiczność, no to chyba jest szansa na to, że to może być przebój. Ja chciałem powiedzieć zespołowi, że zwykle ci, którzy są pierwsi, mają najgorzej, ale chciałem powiedzieć, że tak panowie podnieśliście poprzeczkę, że duże gratulacje. Dziękuję bardzo. Panowie, jak się robi przebój dla Nysy? Przebój, który podnosi poprzeczkę całego tego konkursu. No właśnie, było nam bardzo miło, bo jesteśmy po akurat zagranej piosence i z tego, co widzieliśmy, ludziom się bardzo podobało, także dziękujemy bardzo. Jak przebój? No miejmy nadzieję, że to będzie przebój. Powstał tekst, który napisała Krystyna Wroniewicz. Ja postanowiłem napisać do tego tekstu muzykę. Chłopaki mnie wspierali w tym bardzo, pomogli mi zaaranżować. Tak jak mogliście. Ja widzę nawet... Panowie pierwsi rzeczywiście mają najgorzej? Nie wiem, znaczy to zależy chyba. Myślę, że tutaj mieliśmy duże wsparcie publiczności i bardzo fajnie przyjęli naszą piosenkę, także no, z tego powodu się cieszymy, ale jak będzie, no to zobaczymy. Miejmy nadzieję. Jesteśmy dobrej myśli, tak. Lub przykrywamy się tutaj na piast, no i wspaniał się od dzieci nas. Jest w nowym miejscu polskim, gdzie rzeką płynie miód. Weseli dobrzy ludzie, podawali grób. Chłopak z gitarą to jest to, na co czekamy? No, to będzie ballada o Nysie, spokojna. Tu jest zespoł bardzo narokowo, bardzo ostro, także przyda się Nysie. Również bardzo piosenka sentymentalna o ciekawej treści, o rąbku historii. Trudno się pisało taką piosenkę? Kolega Radek Szcześniak dał mi tekst, no i po przeczytaniu tekstu od razu wena, że tak powiem, natychmiast się pojawiła i powstała ta piosenka. Natychmiast za chwilę pana występ, czy będą nerwy, czy są nerwy? No, nerwy są zawsze bardzo, bardzo to przeżywam właśnie tutaj dla Nysy, piosenka o Nysie, własna kompozycja do tekstu Radka Szcześniaka. No, nerwy są zawsze. To jak nie ma nerwów, to nie ma napięcia, nie ma jakoś tak... Jest byle jak, a musi być fajnie. A jak atmosfera za kulisami? Czy ktoś panu próbował struny pozrywać w gitarze niepostrzeżenie? Nie, ale jest tam ciemno i faktycznie można nadepnąć się kogoś, szczególnie starsze panie z chóru, które na pewno wystąpią później. Także przepraszam, że już to komuś zrobiłem. Pięknie, dziękujemy, życzymy powodzenia. Dzięki, głosujcie, Janusz. To historia najpiękniejsza, tutaj ziemia najczyściejsza. Nie zazdroszczą inne miasta, nie zazdroszczą, no i basta. Gdzieś kominy, a te stajni, myślę, że życie, a te spajni. Czas nie pędzi, lud nie knuje, nikt tu torów nie blokuje. I ujął mnie pan tym, że tutaj nikt torów nie blokuje, to muszę panu powiedzieć. Panie Nysiu, też fajnie byłoby, bo tak fajnie to zabrzmiało z tym fletem w tle i chciałbym zobaczyć taką tę flecistkę, bo tak mam taką, że ta tak piękna kobieta gra tam na tym flecie. Fajnie byłoby. To ja gram. Fajnie, no to do... Na tym wzorem po prostu piękny chór. A w mieście tym spełniają się marzenia. No i tak w nim żyjemy sobie z dnia na dzień. No i niech się nigdy nic nie zmienia.
głupko rejs, to przyjemna ty w kurach do znudzenia. No i tak żyję w nycie, no i jedno wiem, zamiast mego przeznaczenia. Czego nie zabrakło? Tekstu nie zabrakło? Nie zabrakło tekstu, wszystko było tak, jak jest określone w warunkach i uważam, że naprawdę bardzo fajnie panowie zabrzmieli. Szczególnie biorąc pod uwagę, że bardzo mało czasu jest na przygotowanie i ja uważam, że tutaj, jeżeli nawet będzie jury, które tam będzie srogo oceniało, to tylko i wyłącznie dlatego, że chcą może trochę pogwiazdować, nie wiem, pogwiaździć czy coś. Pogwiazdowić, tak, cokolwiek z gwiazdami. Tutaj chodzi o to w zasadzie, żeby pograć, nie? I poza tym to jest rock and roll. Co oni w ogóle? To nie może być czysto. No jak, widziała pani kiedyś zespół rockowy, który... Nie. To i tak było zbyt grzeczne. Nie chcę się bronić. Przed czym mam się bronić? Nie ma przed czym, było dobrze. Nie ma, było dobrze, mi się podobało. O co chodziło w jury? No każdy ma swój klimat, każdy ma swój gust. No każdy odbiera muzykę po swojemu. To ja jeszcze dorzucę, tylko chciałem powiedzieć, że ja napisałem jeszcze trzecią zwrotkę. W Nysie i cześć zawsze mam co jeść. Coś nie tak było z tekstem? Komuś czegoś zabrakło? Tam podobno jeden z członków jury chce wam dopisywać jedną zwrotkę. Pan baron dopowiedział do naszego tekstu tam coś o jedzeniu, także chyba był głodny. Drogie panie, to są ostatnie sekundy, no może minuty przed występem. Jest stres? Nie bardzo. My jesteśmy zespołem 10-letnim, a więc stres już jest po prostu za nami. Aczkolwiek w nowym środowisku, no troszeczkę czujemy się zestresowane. Czy były w ogóle wątpliwości, czy brać udział w tym konkursie? Troszkę były, ale chciałyśmy się pokazać w innym mieście. U nas jesteśmy znane, a w Nysie jeszcze nigdy nie byłyśmy. Jak oceniacie panie swoje szanse i gotowość do tego wielkiego występu? Mamy bardzo wielką nadzieję, że zdobędziemy pierwsze miejsce. Drogie panie, ja trzymam kciuki bardzo, bardzo mocno za wszystkie piękne głosy. Dziękujemy. Bardzo zazdroszczę, że macie tyle czasu, że już teraz, w tym wieku, jak też będę miała tyle czasu, to też napiszę piosenkę o Nysie i się naprawdę tu przeprowadzę, śpiewam z wami. I ten akordeon, proszę pana, akordeon to jest śląski instrument. To jest cudny, przepiękny instrument. Ja panu dziękuję, że pan na nim gra. Stoję na ulicy, bo chcę zrozumieć, czemu tak jest, czemu samo. Ale że co, że taki luzik, nie, ja sobie usiądę, ja sobie zagram. Tak, no ale to o to chodzi właśnie w rock'n'rollu, żeby zagrać. Panowie, a skąd u was w ogóle pomysł na wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu? To jest taki głód tych fanek pod sceną, a... Nie, absolutnie. Jak to nie? No dobra. Nie, no właśnie to jest żart, nie? Książę z bajki, czy ty poszukujesz tutaj swojej najwierniejszej fanki? Ja już ją mam. Ja przyszedłem tu zaśpiewać i to jest moja najwierniejsza fanka. W sensie muzyka. Będzie dobrze, wygracie. Nie wiem, czy wygramy, bo chyba tutaj nie o to chodzi, kto jest najlepszy, tak według mnie. Zrobimy swoje. A ponieważ my zawsze robimy swoje i walcujemy na koniec, proszę pamiętać, że będziemy walcować. Zwalcujemy ludzi bardzo. Jeszcze mam taki malutki pomocnik. Nie było za mocno? Co ty, za słabo, bo my generalnie ten utwór bardzo skomercjonizowaliśmy, bo my na co dzień, zapraszam na www.stanart.pl, czy na stanart.pl, nie wiem jak się teraz mówi, bo my gramy generalnie dużo mocniejszą muzykę. No się w ogóle, no tak. Nie baliście się, że ludzie wyjdą z sali jak usłyszą? Przyszliśmy pokazać siebie, no przepraszam bardzo, a nie to, co ludzie by chcieli. Albo nas biorą, albo nas nie biorą, no to będziemy wiedzieć wtedy, tak? Z tego co wiem, to młodzież nawet nas tam
O, były piski. No to nie była tolerancja, to było coś dużo, dużo większego. Jaka jest cena tego występu? Bo ja słyszałam, że nie obyło się bez ran ciętych, szarpanych. Ja po prostu chodzę o lasce. No i ja w trakcie koncertu rzuciłem laskę na ziemię i jak podnosiłem laskę ze sceny, zahaczyłem drzazgę, no i weszła mi pod paznokieć. Dzięki, że przyszliście. Moc tego miasta rolno rozwija się w kierunku światła. Ja chciałem powiedzieć, że moim zdaniem to jest drugie najbardziej profesjonalne wykonanie podczas dzisiejszego popołudnia. Chciałem też powiedzieć, że nie kręcą mnie te różne dogadywanki takie, chociaż ostatnia mnie kręciła. Chciałem ci powiedzieć, że bardzo fajnie drzesz. Koparę. No, nie chciałem użyć słowa na ry. Gratulacje. Dziękujemy bardzo. Kamil Zaborowski. Michał Wilk. I Szymon Hodyniecki. I pomyliłeś te ulice, to my, stare czasy w mojej pamięci, to wszystko spada. Moja osobista, moja jakaś taka osobista uwaga, to mamy wspaniały polski język, tak? Nie śpiewaj po angielsku, tylko śpiewaj po polsku. Nie mieszaj tego. Okej? Okay? Ja super, jestem pod wrażeniem. Wykonamy pracę, taka później specja. I się prawda jest jedna, nikt nie wytyka winy. Bo mamy tę muzykę, które nie sprzedam za kiny. Bo on daje radość, łączy różne racje. To dla mnie się należą na stojąco owacje. Te ulice, ciemnice, stare czasy, te pamięci. Widzisz, że ja zaczynam wierzyć w młodych ludzi, że mówiły, że śpiewają tę muzykę, a nie tą muzykę. Naprawdę duży szacun za to. Dziękuję. Panowie, czy wy wiecie, wy jesteście najmłodszym zespołem dzisiaj występującym? Najmłodszy, ja mam prawie 20 lat. Kolega ma 21 lat. Prawie 20 lat. A nasz wspaniały wokalista, który porwał publiczność, a nawet jury. Mam wrażenie nie przesadzać, ale mam 17 lat. 17 lat. Słuchajcie, panowie, czy to był błąd, że wy pomieszaliście polski z angielskim? Mi się wydaje, że wielki błąd. No ale co, zaśpiewalibyście teraz inaczej? Szczerze mówiąc, myślę, że jeżeli nie podoba się ludziom, tym z jury, zespół, to nie jest miejsce dla nas, bo po prostu lubimy to, co robimy. Ale wy czuliście, że wy się nie podobaliście? Nie wiem, no ja nie jestem publicznością, prawda? Ja zrobiłem to, co miałem zrobić. Stanąłem na scenie, zaśpiewałem i to no, tu się rzecz kończy, prawda? Opinię pozostawiam no, komu innemu, no, nie samemu sobie, prawda? No, ale były owacje na stojąco. Widziałeś to szalejące z tyłu tłumy, lasy. Bardzo dziękujemy, że było. Macie szansę na wygraną? Marne szanse są na wygraną. Mi się podobała metafora z mikroświatem. To bardzo, bardzo fajne było. Natomiast troszkę ten tekst był banalny, no i wyszło to, jakże trudną sztuką jest śpiewanie w duecie. Ja mam wrażenie, że opadły z was emocje, że zrobiło się smutno. Jak, trema was zjadła? To znaczy nie chodzi o samą tremę, ale rzeczywiście nie poświęciliśmy na próby, na ćwiczenia zbyt wiele czasu. Trzeba to było dopracować. Nagrywaliśmy się, oczywiście, że się nagrywaliśmy. Słuchaliśmy się, staraliśmy się, powiedzmy, pseudoekspertów słuchać, którzy nam pomagali w tym. No ale niestety no, nie podobało się. No i... Codziennie patrzę na oblask, cieszy ulic, bo dali życie, którym łatwo się zgubić. Odnoszę wrażenie, że skądś to znam, bo ciągle patrzę, jak zmienia się świat. Nesras. Dawid, ja ci powiem tak, do szkoły jeszcze. Okej? Okay? O wokalnej mnie, bo podejrzewam, że mogę to powiedzieć. No, to jeszcze trochę trzeba się pouczyć. On cię chciał zabić. Co cię nie zabije, to cię wzmocni i po prostu ja ci gratuluję, że w ogóle masz odwagę
i śpiewaj. Jak emocje po występie? No dobre nawet. Ciekawe było. A za sceną jak? Ktoś ci tam próbował coś namieszać, może w podkładzie? Nie, nic się nie działo. Także było wszystko spokojnie. Konkurencja nie podsuwała ci zimnej, gazowanej coli do picia? Nie, zdecydowanie nie. Co, jak przyjąłeś krytykę jury? No dla mnie to w sumie obojętne, bo wiem, że muszę się uczyć, a też nie jest łatwo. No, w sumie samoukiem się uczyć, no to jest sztuka jeszcze. Słuchaj, ty byłeś zupełnie sam na tej scenie? No w sumie miał być kolega, ale byłem zupełnie sam. Dlaczego kolega cię wystawił? No co prawda ma festiwal w Warszawie, także nie mógł dojechać, a jeszcze z Sandomierza, no to trochę kilometrów by miał. Słuchaj, ja czuję pewien niedosyt w ocenach jury. Nikt nie docenił tekstu tej piosenki. Kto jest autorem? Mój kolega, który akurat dzisiaj nie dojechał, Jan Barakat. Także... Bardzo żałujemy, że nikt nie docenił. My doceniamy, mamy nadzieję, że Państwo też docenicie. Był naprawdę jednym z lepszych tekstów tego przeglądu. Pięknie dziękuję. Dziękuję również. Gratuluję ci występu. Podobało mi się to, co zaśpiewałeś. Jak zaśpiewałeś, podobała mi się melodia, podobał mi się tekst. Jesteś młodym człowiekiem, który się rozwija, wszystko przed tobą, ale miło ci było oglądać i słuchać. Gratuluję dziękuję, jeszcze dziękuję raz. Dziękuję bardzo. Jury jest ostre i myślę, że to jest zaleta jury, ponieważ wskazując na pewne niedociągnięcia, dając dobre rady, powoduje, że młodzież może będzie miała motywację do dalszej pracy. Pięknie pani, dziękuję. Jak tworzyłeś tę muzykę? No w sumie od serca na internecie, tak poprzez różne instrumenty. No. Głównie na komputerze, no ale jeszcze dokładałem niektóre instrumenty właśnie od siebie, także wszystko niektóre instrumenty były na żywo grane też. Ale muzyka to jesteś ty w 100%. Tak, muzyka w 100% ja. Czy ty się gdzieś uczysz? Nie, jestem samoukiem na wszystkim. Wyglądu? Jak na razie było dosyć dobre. Albowiem czekamy na naszych faworytów, więc jeszcze nic nie powiemy. Zdradźcie, kto? Ja nie powiem, nie przykro mi. Tajemnica. Natalia Ponka z Rafałem. Myślicie, że ma szansę? Na pewno mają szansę, 100%. Słuchaliśmy ich prób, więc tak. Rekomendujecie? Tak, jak najbardziej. Dzień dobry, widziałam, że pani już swojego głosu tutaj komuś użyczyła. Za kogo trzyma pani kciuki? A mogę nie zdradzić? Czyli, żeby nie zapeszyć. No powiedzmy koleżanek i kolegów. Czyli zespół najlepszy, ma się rozumieć. Oczywiście. Wśród starszych zespołów, bo do młodzieży my się już niestety nie liczymy. Starsza młodzież jeszcze tak. Tak, no my jesteśmy tylko troszeczkę wcześniej urodzone po prostu. Jak najbardziej. Trzymamy kciuki razem z panią. Drogie panie, kto jest autorem tego tekstu? Czy jest tutaj autor? Skąd pomysł na ten tekst? To rzeczywiście doświadczenie? No tak, z pamięci normalnie, bo ja tu długie lata żyję w Nysie. Jak długo? Skończone 18 pani ma. Od 70 roku chyba jestem tutaj w Nysie. Pan akordeonista, gratulujemy występu. Muszę powiedzieć, że widzę radość w tym, co robicie. To się nam udziela. Pani z przekonaniem pisała, czy dla wygrania kochacie panie Nysę? Kochamy, jak najbardziej. Za co? Za to, że pięknie się żyje tu w Nysie. Za co pani kocha to miasto? Ja kocham również to miasto Nysę. Ja już w 77 roku, jak wyszłam za mąż, to jestem od 77 roku w Nysie do tej pory. I jeszcze oprócz chóru zajmuję się rękodziełem twórczym. W kole strzeleckim jestem, także nie tylko śpiewam. Natomiast panie z tymi goździkami to samo. No. Czerwone goździki też piękne. Gratulujemy też odwagi. Wprawdzie ja nie ocenię tego bardzo wysoko, ale naprawdę pięknie, że występujecie i śpiewacie pięknie o Nysie. Ja myślę, że takim... Dzień dobry. Jak ocenia pani poziom dzisiejszego przeglądu? Bardzo mi się podoba. Poziom jest dość wysoki. Każdy się stara jak może. Ja osobiście się bardzo denerwuję, bo mój syn będzie zaraz występował. I ma cały czas pod górkę. To na kogo pani dzisiaj głosuje?
widzę rywali. Gdybym syn miał więcej czasu, na pewno byłoby o wiele lepiej. Brakuje mi słów, bo się bardzo denerwuję. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Rysuję wspomnień jak oddany za życiem tętni, malowana tęczą was. To ja. Ćwiczcie teraz codziennie, ćwiczcie codziennie na wakacjach. I jak to wszystko jeszcze tak super wyćwiczycie, to przyjdźcie do Radia Opole. Ja wam te piosenki nagram, dobrze? Piękna. Bez względu na to, czy moi koledzy, czy my w ogóle tutaj wam damy największą ilość punktów, czy średnią, wszystko jedno. Bez względu na to, ilość punktów, ja wam te piosenki nagram. No i ten akordeon, znowu ten akordeon. Co się stało, że zostałeś sam? Jest taka sytuacja, że ja współpracuję z zawodowymi muzykami, którzy, no jakby to powiedzieć krótko, nie wstrzelił im się termin, czyli jest okres wakacyjny, gdzie jest dużo koncertów, no i właśnie znajomi wybyli, poszli zarabiać pieniądze. Jakim cudem w takim razie skompletowałeś ekipę? Cudem, naprawdę dzisiaj. Miałem zrezygnować już, przechodziłem sobie koło PWZ-u i zobaczyłem znajomego i całkiem przypadkowo się zapytałem, czy wie, czy zna jakąś osobę, która śpiewa. Na ile przed koncertem? 2 godziny. Czyli wasze całościowe próby to były 2 godziny? 2 godziny. No to jak, to jest wielka duma, pękasz z dumy, zostałeś zaproszony do nagrania tego utworu. No jestem zaskoczony, w sumie widocznie był tam potencjał, gdzie Jury to zauważyła, bardzo się z tego cieszę powodu. No ja tylko czuję lekki niedosyt, że mogło być lepiej, że wiem jak ten utwór brzmi i wie jak powinien brzmieć. To miasto Pysa, to stolica, naszych umysłów, naszych serc i cały kraj się wią. Bo naszą drugą zawsze jest, a Szanowni Państwo, no sama nazwa już relaks zobowiązuje i tutaj wprowadziliście Państwo chyba całą salę w taki relaks, tak? Bo tak i oklaski były i... Gratulujemy, naprawdę, ja powtarzam może, przyjemnie jest patrzeć i słychać, jak grupa ludzi muzykuje wspólnie i ma z tego ogromną radość. I ta radość tak udziela się też nam. Bardzo Państwu dziękujemy. Pan do najstarszych w tym chórze nie należy. Jak się pan tutaj znalazł? Znalazłem się w celu z relaksu, ogólnie rzecz biorąc. Nazwa w końcu zobowiązuje, jak powiedział jeden z członków jury. No, chciałem sobie pośpiewać, jakoś oswoić się ze sceną. Relaksuje się pan rzeczywiście? Tak, bardzo. Dogaduje się pan dobrze tutaj z państwem? Tak, państwo jest w takim wieku, że potrafię się z nimi doskonale dogadać, są konkretni i są bardzo wyluzowani, w przeciwieństwie do wielu nastolatków, których znam. Proszę Państwa, chciałem Państwu powiedzieć, ja się dotychczas nie wypowiadałem, jak były chóry, żeby oszczędzić wypowiedzi, może takich niezbyt przyjemnych, moi koledzy tutaj słodzili. Natomiast ja chciałem Państwu powiedzieć, że Państwo byliście najbardziej profesjonalnym chórem, który to wystąpił. Pan jest jedynym śpiewającym mężczyzną w tej ekipie? Niestety. Jak to niestety? Panie się dają bez znaki? Znaczy nie, pan bardzo miły panie i jestem z tego dumny, że się tu znalazłem, chociaż jestem takim świeżym nabytkiem tego zespołu. Świeżym to znaczy? Bo jesteśmy od roku właściwie, nawet nie całego roku. Drogie panie, w takim razie jak się sprawdza wasz rodzynek? Rodzynek jest wspaniały. Bardzo się cieszymy, że zechciał z nami śpiewać w ogóle, bo taki troszeczkę był stremowany, że same kobiety, a on jeden, ale jest tutaj jego małżonka, więc on się czuje dosyć dobrze z nami. My go hołubimy.
Drodzy Państwo, powiedzcie mi jeszcze, czy Wy się w ogóle spodziewaliście tak pozytywnego odbioru? Publiczności bardzo się podobało, a jury naprawdę Was doceniło jako, myślę, no, jednych z nielicznych. Myśmy się bardzo starały, a jak wyszło, tak wyszło. Podkład muzyczny rzeczywiście bardzo ciekawy i prowadzącego Pana Staszka. Panie Staszku, czy ta grupa dała radę? Czy zaśpiewała tak, jak Pan ich męczył przed występem? Ja ich wcale nie męczyłem. Panowie, czarowaliście wespół z paniami. Jak dogadujecie się na co dzień w tak dużym gronie, babskim gronie? Chyba czasami bywa trudno. Bez problemu. Nie ma żadnych barier między nami. Wyższa Państwowa Szkoła Zawodowa obchodzi 10-lecie i jesteśmy zaproszeni na ich jubileusz i na pewno skorzystamy z tego zaproszenia. Pięknie, dziękuję, gratuluję występu. Mnie to się bardzo podobało. Trzymam kciuki. Kocham ludzi, którzy mają pasję i w Panu się to się czuje, że Pan ma pasję, że Pan tak pięknie gra. Natomiast ja nie ocenię tego wysoko, ponieważ tu uniwersalizm utworu akurat w tym przypadku no, nie będzie u mnie wysoko oceniony, bo nie jest to piosenka dla wszystkich, tak? Ale na pewno jest to piosenka, która by się mogła znaleźć o polskim koncercie życzeń. Jeżeli ktoś chciałby na przykład nadać komuś życzenie Nisaninowi, to ja to kupuję. Na malieckich mieszkaniach mojego wychodzę, by w razu kochany daleko ruszy w drogę. Nie wiem, co mam powiedzieć. Mi się podobało, w sensie takim, że widać, że wy jesteście... Przepraszam? No właśnie. Emanujecie tym uczuciem i to widać, tak? I życzę Wam jak najlepiej, żeby Wam się powodziło. Fajnie jest to, że próbujecie coś razem robić i za to szacunek, bo jednak fajnie jest, że tam jak się dziewczyna z chłopakiem zmiksują w jednym utworze. Słuchajcie. I pośpiewają sobie. Fajnie, no bo przekazaliście, opowiedzieliście nam o swoim uczuciu, na swój sposób i za to szacunek. Jak nastrój po nie tyle występie, co ocenie jury? Czegoś zabrakło? Taki troszkę straszny, ale nie, wydaje mi się, że troszkę stres też zjadł i że to tak troszkę na ostatnią chwilę wszystko było, bo później nam odpadły pewne podkłady, także no myślę, że to jest tego wina głównie. A twój nastrój jak po występie? Ja jestem zadowolony. Mogło być lepiej, czy zrobiliście wszystko tak, jak miało być? No, co prawda mogło być lepiej, mogliśmy więcej poćwiczyć, no ale to czas to zabrakło trochę, no i... Będziecie próbować dalej mierzyć się z muzyką? Oczywiście. Zawsze w duecie. Czy taki duet miłosny spełnia się też na scenie? Myślę, że tak. Tak, chociaż jest dużo krzyku. Ale jest okej. A nie przenosi się później na wasze partnerskie układy te muzyczne? Czy trochę się pokłócimy, ale zaraz przechodzi. Tak. Więc jest okej. Dużo lepiej, więc to jest fajne. Pięknie Wam dziękuję, gratuluję występu. Dzięki. Cała kraina i lud się chwali, te ma syrenę i te ma zdrowadę, aby tak skromni i tak nie śmiali. Chciałem właśnie podkreślić to, że zrozumiałem każde słowo, każdy wypowiedziany tekst i podziwiam wiedzę o myśle. Myślę, że dużo spacerujesz. Z rodzicami na pewno i tam gdzieś w duszyczce swoje małe zapisałaś obraz mięsa tego naszego pięknego miasta i naprawdę bardzo mnie przekonałaś, że to jest piękne miasto. Alicja, ja tobie też gratuluję, bo rzeczywiście też usłyszałem wszystko to, co chciałaś nam przekazać, usłyszałem tekst. Myślę też, że Twój głos to jest Twój duży atut i jak patrzysz na Pana Dyrektora, to przed Tobą jest jeszcze druga droga i zachęcam Cię do tej drogi, żebyś zechciała kształcić swój głos najpierw w szkole muzycznej, a potem nawet być może u nas na Wydziale Jazzu, bo uważam, że tak to słyszę, że
Twój głos to taki Twój duży, duży atut, który może w przyszłości stać się nawet Twoim zawodem. Gratuluję Ci. Ja podejrzewam, że pani się jednak bardziej stresowała niż córka. Tak, no wiek mój sprawia, że bardziej jakoś tak analizuję, przejmuję się, a córeczka jest młoda, spontaniczna, więc uznała to jako zabawę, chociaż przed samym wejściem też zauważyłam minimalny stres. W domu bardzo fajnie na próbach pokazywała, bardziej tak ciałem jakby kręciła się, tańczyła leciutko, a tutaj widziałam, że na występie jednak nie umiała tego zrobić ze względu na stres. Mhm. Powiedz mi, ty się naprawdę stresowałaś, bo zaśpiewałaś jak zawodowiec? Trochę. A powiedz, sama wpadłaś na pomysł, żeby zaśpiewać tutaj dzisiaj? Mhm. Lubisz Nysę? Tak. A powiedz, które są twoje, z tych miejsc, o których śpiewałaś, które są twoimi ulubionymi? Na przykład Fontanna Trytona. I chyba jezioro, nie? I Bałtyk Stary. Jak Bałtyk Stary, tak. A powiedz mi jeszcze, ty planujesz karierę gwiazdy, bo pan Piotr Baron ci ją wróży. No, chciałam, że ze szkołą mnie pani nieraz wybiera, na przykład na festiwale różne. Ze zespołem śpiewam. A kim chciałabyś być w przyszłości? Piosenkarką. Podoba mi się codzienne życie. Ty czujesz, że to jest rzeczywiście przepis na przebój? Myślę, że tak. Myślę, że to ludzie kupią. Aczkolwiek to nie ode mnie zależy, tylko od jury. Jesteś bardzo pewna siebie. To przekonanie z muzyki czy z miłości do Nysy? Niesamowita, fantastyczna, super miasto, Nysa. Niesamowita, fantastyczna. A my po prostu to jest bardzo skoczna piosenka, bardzo szybko wpadająca w ucho, więc myślę, że poczują to też tak jak ja. Myślisz o zmianie aranżacji? Wiesz co, ja powiem ci tak, że mi się wydaje, że to jest najbardziej przebojowy refren. I zarówno tekstowo, muzycznie, tekstowo przede wszystkim. Mi się podobają najbardziej te misie. Natomiast mi się z kolei nie podoba aranżacja tej piosenki. To znaczy ja bym bardzo chciał, żeby dobry zespół zagrał ten utwór. To znaczy wezmę pod uwagę radę, aczkolwiek nie mam takiego zespołu, więc nie jestem pewna, czy dam radę. Gratulacje za refren. Naprawdę duża piątka. Dziękuję bardzo. Bo ja szukałam czegoś takiego w tych wszystkich piosenkach, czegoś takiego właśnie, takiego hita, tak? Żeby wszyscy podskakiwali, tańczyli, kochali się i tak dalej. Ja dzisiaj tych wszystkich piosenek słuchałam w domu ze znajomymi i powiedzieli, że to jest ta piosenka, tak? Znaczy moi znajomi tak powiedzieli, nie wiem, jak wyrożnie, ale mi się ona bardzo podoba. Za dużo długich dźwięków. Ja miałem kłopot ze zrozumieniem tekstu. Oszczędniej. Ja sugerowałbym, żeby śpiewać oszczędniej. Mniej długich dźwięków, mniej wibrata, które już jest bardzo passé, a będzie fajniej. Dziękuję. To nie tak ma być. To miała być zabawa. Możemy? Panowie, ja was proszę tu do przodu, bo wy macie misję. Wy bronicie teraz swojej wokalistki. Pełną piersią, jak zwykle zresztą, tak, tylko no, jeśli chodzi o nasz występ, myślę, że myśmy pokazali wszystko, co najlepsze i zarówno ze strony instrumentalnej, jak i wokalnej, co każdy, kto był na scenie, po stronie publiczności może, myślę, powiedzieć, niekoniecznie słuchając jury, myślę.
Wasza piękna wokalistka dała dzisiaj radę? Ja uważam, że tak, a poza tym nie bierzmy wszystkiego na poważnie, to była zabawa, tak, prawda? Każdy tu przychodzi pokazać, co potrafi. Wiadomo, ten pan pewnie jest po Akademii Muzycznej, prawda? Jest? No, dlatego no... Dlatego on ma wyższe wykształcenie, może coś mu się nie podobało, ale mi się bardzo podobało, jak Madzia śpiewała i uważam, że było bardzo fajnie. Mardo, nasza kochana, powiedz, a jak ty się czujesz po tym, no, nieprzychylnym tutaj występie naszego jury? Ja się cieszę, że zaśpiewałam, ponieważ ta scena jakoś, nie wiem czemu, działa na mnie niezbyt przychylnie. Jakieś takie negatywne fluidy to zawsze czuję. Gdzieś w obcym mieście, gdzie, nie wiem, śpiewałam przed kamerami, otwierając koncert dla Telewizji Polskiej, czułam się zdecydowanie swobodniej jak tutaj. To jest, chyba potwierdza się kolejny raz, że po prostu u siebie się jest niemile widzianym. Zwiedzam świat cały, jeżdżę tu i tam, lecz nigdzie nie mogę znaleźć tego, co w się ma. I chociaż wiele miejsc przykuwać chcę mój wzrok, to tylko jedno miasto może liczyć na mój wzrok. Nagraj sobie kiedyś tę piosenkę i posłuchaj, na pewno będzie wtedy lepiej. Muszę tak powiedzieć, ponieważ tak nie cierpię ludzi, którzy umieją grać na fortepianie i śpiewać zarazem. Tak im zazdroszczę, że aż ich nie cierpię. I muszę się dlatego przyczepić do ciebie, ale nie, tak mówiąc szczerze, to naprawdę super, że śpiewasz i grasz sobie sama na fortepianie. To jest fantastyczne, nigdy nie będziesz musiała zatrudniać muzyków. Usłyszałeś dwie sprzeczne opinie. Hitu nie ma, ale jest wielki talent. Jak się z tym czujesz? Myślę, że przede wszystkim będę robić to, co lubię i brać to do siebie, to też każdy ma inny gust po prostu. Myślę, że warto wykorzystać to, co jury mówi, dla motywacji, żeby się rozwijać, ale przede wszystkim robić to, co się lubi. Czujesz, że dałaś dzisiaj z siebie wszystko, całe 100%? No powiedzmy 99. Czyli artysta jak zwykle mówi, że zawsze mogło być lepiej. Oczywiście. Ja bym to powiedział, taka poezja, pomyślę. Przy fontannie Trytona przypomina się Roma, lecz ta z Nysy jest równie wspaniała. Chciałem ci powiedzieć, że na ciebie się świetnie patrzy. Ty przyciągasz uwagę i to nie że dlatego, że jesteś ładną dziewczyną, tylko po prostu masz kontakt jakiś, tak dobrze się na ciebie patrzy i fajnie się słucha. Ja tylko bym trochę zabił tego pana, który robił akompaniament, bo moim zdaniem on ci trochę przeszkodził w tym. Znaczy, ideałem byłoby dla mnie, gdyby siadł dobry pianista i zaakompaniowałby ci po prostu. Wtedy byłoby bomba. Natomiast no, tak się dobrze na ciebie patrzy, że poszedłbym na chwileczkę. Pięknej studni juniora, tej klatki struktura, barokowym klejnotem jak grosza, wśród kapel... Gratuluję ci wykonania, gratuluję ci tego, co zaprezentowałaś. A jeśli chodzi o akompaniament, to może tylko takie zdanie, że czasami mniej znaczy więcej. Mhm. Ale ja bym tego pianisty nie zabił, naprawdę. Nie, artykuł 148 kodeksu. Nie, kawał dobrej roboty, tylko że można też inaczej, prawda? Można z pochwitanym. O, tak. Żyć. Można inaczej. Panie Piotrze, pan skąd wie, który to paragraf? Sesja się zbliża. Czytam kodeks karny. No to proszę mi powiedzieć, pod jaki numer trzeba wysłać SMS-a za karę? 664-070-830. Dokładnie, a ja podpowiem o treści kloczko, właśnie głosując na naszą kochaną panelę. Czujesz się gwiazdą dzisiejszego przeglądu? Nie czuję się gwiazdą. Nigdy się nie czułam. Jak to nie? Same pochwały. No to jestem zadowolona z tego i tylko się cieszyć i dalej pracować. Pracować nad czym? Nad innym podkładem? No też, to przede wszystkim jeśli chodzi o ten konkurs, ale dalej nad sobą. Jak to czy nie? Skąd ta liryczna nuta? Dostałam tekst przepiękny pana Krzysicy i po prostu trzeba było to godnie jakoś zaprezentować i wydaje mi się, że ten sposób prezentacji był najodpowiedniejszy. Serce tkwi mi się, wtedy myślę o mysie, przyjeżdżam za swoim marzeniem. Kiedy w sercu tkwi mi się, wtedy myślę.
światło! No to jak w końcu? Była ta energia, czy tej energii zabrakło? No we mnie była, tak mi się przynajmniej wydaje i osobiście nawet teraz przez to, że jestem mam całą spuszczoną koszulkę, wnioskuję, że coś chyba z tego wyszło. No ja się wczułem osobiście i... No i mi się podobało. Wokalnie trochę jesteś za słaby, jak on, wiesz, dużo skaczesz, wiesz, jest ta energia w tobie, ale jednak głosik to... Jest głosik, czy jest głos? To zależy też kiedy. Może dzisiaj w pewnym momencie mi go zabrakło, ale... Z nadzieją w sercu, na ustach jedno pasło, rysa na zawsze, to jest moje miasto, znaczusza. Masz w sobie dużo energii, ta energia jest w ciele. I mam taką zachętę dla Ciebie, żebyś pozwolił tej swojej energii, żeby Twój głos miał z czego czerpać. To znaczy, żebyś pozwolił tej energii dotrzeć do Twojego głosu. Ogólnie pracuję nad nim cały czas, chodzi o rozwój i to, żeby się zatrzymać w miejscu. Gdyby wszystkie pochwały były pozytywne, to było chyba bez sensu i nie wiem, po co to mówić. Pięknie dziękuję za energetyczny i pełen powera występ. Dzięki. To ja dziękuję. To miasto to mieć mój dom. Jestem dumny, że jestem stąd. To miasto to moja przyszłość. Jeśli chodzi o ścisłość. To miasto to mieć mój dom. Jestem dumny, że jestem stąd. Spotkaliśmy się kiedyś? Powiedz mi. No jeszcze nie. To do zobaczenia na koncercie. Posłuchajcie, Nysa ma wspaniałego rapera. Gratuluję. Dlatego ma naprawdę wspaniały chór. Wiecie, co się będzie działo, jak ten chór dorośnie? Nie chcę tego wiedzieć. Słuchaj, jeżeli chodzi o styl, masz go. Fajnie łamiesz. No, trochę ja tutaj sobie napisałem, trochę mi zacząłeś przypominać Camplo. Kojarzysz taki zespół? Ludzie nie mi nie wiesz, nie. Camplo. Masz podobną manierę złapałeś w pewnym momencie, ale to było fajne. Fajnie połapałeś, fajny ten. Jedyne, znaczy ja wyłapałem to nie radziło, ale ja przynajmniej jak piszę tekst, staram się nie pisać rymu do tego samego. O nas, do nas, wy na, o, wiesz co chodzi? Wyłapuję to, wyłapałem to. Staram się, znaczy wiesz, akurat dla takich wariatów jak którzy są naprawdę bredni i się czepiają takich detali, to kilku takich ludzi jest. Jak będziesz takie rzeczy robił, zawsze ktoś się przyczepił. To jest kwestia tylko... To ja jeszcze powiem tylko, że ja nie powiem, że to nie jest moja muzyka, ponieważ ja się staram być otwarty na każdą muzykę. Tutaj był bardzo profesjonalny beat. Gratulacje. I chciałem powiedzieć, że takie krótkie słowenki to ja kupuję na scenie. Miasto widnieje przy południowej granicy. Wrocławiu jest kościół, handel i zakonnicy. Czy każdej ulicy, każdej kamienicy, czy nie przeszłość. Niektórzy widzieli wojnę, to już odeszło. My się naprawdę nigdy nie spotkaliśmy wcześniej na żadnym koncercie? Możliwe. To pytanie to od pana. My się spotkamy w takim razie na dużym koncercie? Tak, mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Skąd ten pomysł na tak wspaniały chór, który, no, w którego blasku właściwie ty się skąpałeś? To był w sumie pomysł mojego kolegi, Wojtka Zimmermana, który jest założycielem portalu I Love Nysa. No i on był w sumie pomysłodawcą tej takiej naszej fuzji, tak to powiem. Słuchajcie, ja się przemieszczę na chwileczkę tutaj między was. Mogę tak się wpasować tutaj. Słuchajcie, wy się czujecie gwiazdami? Tak. A był stres przed występem? Tak. Mikołaj pomagał wam opanować stres, czy wy jemu? Wy jemu. Tak było? Myślisz o karierze piosenkarki? Tak. A ty pierwszy raz występowałeś w chórze? Drugi. Gdzie wcześniej? Na Dniu Dziecka. Kto był dzisiaj najlepszy? Nie! Kiedy zejdzie świt, myślisz, chciałbym być gdzieś daleko, przejść drogę szmat. Gdy księżyca rów, zawsze wracasz tu, nie pamiętasz już ile lat. Z wielkich gwiazd mówisz własny dzień, zaleczy dla nich ulicę. Dziś istotą star, magii pyska czar, trzeba uciec stąd. Nysa, Nysa,
Jesteście nową gwiazdą na nieboskłonie niskiej muzyki. Jak się dzisiaj śpiewało? Dobrze, myśmy to potraktowali jako zabawę. Czujecie się czarnym koniem tego dzisiejszego przeglądu? Na pewno jesteśmy na czarno ubrane, więc jesteśmy czarnym koniem. Dla mnie osobiście to był bardzo ciekawa pozycja dzisiejszego konkursu. Podobno jesteś najbardziej winna, ty podobno miałaś coś wspólnego z przygotowywaniem dzisiejszego występu. Jak to było? No było tak, że miał być inny solista, miał być na żywo podkład, ale niestety nie wyszło, termin nie spasował. Jak to nie wyszło? Wyszło! Ja się strasznie cieszę, że na początku był świetny utwór i zakończyliśmy świetnym utworem. I jeszcze chciałabym powiedzieć na sam koniec, że dwie panie, które prowadziły w ogóle ten cały koncert, panie naprawdę też jesteście, po prostu wygrałyście te eliminacje. Pięknie prowadziłyście. Znaczy nie wyszło, że nie wyszedł solista i była taka zamiana parę dni temu. Żałujecie, że nie wyszło tak, jak miało być? Nie! Kto wygra? Nie! Deszcz pod łapką skrył,